Jak tam, panie Krzysztofie, wizyta w telewizji w Warszawie? Bardzo oceniasz? Dobrze. Świetnie. Odbyła się. Tym razem dojechaliśmy. Samochód się nie zepsuł się. Dzięki Bogu. A. I powiem dla was, że nie chcieli wpuścić. I Wojtek jest właśnie cichym bohaterem tego całego zdarzenia. A czym bohaterem? Bohaterem jesteś, bo tak się ciebie wystraszyli, Paweł z tym, z Łukaszem, bo ty takie rzeczy byś na nich mógł powiedzieć studio, no właśnie, że nie chcieli cię dopuścić, żebyś ty głos zabrał. I moim zdaniem ten temat będzie miał... Nie chcieli pójść do telewizji. Znaczy nie, no do telewizji nas puścili, tylko coś tam zaczęli ściemniać niby, że w studio już wszystkie miejsca zajęte, że już 12 osób jest, że dla jednej osoby, dla Wojtka nie by miejsca zabrakło. Że oni mogli, kurde... Dostawić krzesła, nie? No właśnie. No. Ściemniacze. Oni sobie wyobrazi, tak. Żali, bo Ongano i Paweł, to, że ja powiem, jak to